Chemia dla klasy siódmej, moduł ósmy, reakcje chemiczne. Niezwykle ważny moduł, jest tutaj dużo rzeczy, dużo bardzo istotnej informacji. Dlaczego on jest ważny? No bo reakcje chemiczne to jest sedno samej chemii. Chemia jest wtedy, kiedy zachodzą reakcje chemiczne. Reszta to jest tylko przybudówka. I teraz to jest taki moduł, w którym tak naprawdę dzieje się wszystko. Dzieją się doświadczenia. W naszych filmach akurat nie będzie, bo taka jest konstrukcja tych doświadczeń, że one mają większy sens, kiedy wykonuje się je w grupach, w szkole. Ja tylko krótko opowiem o tym, jak te doświadczenia by wyglądały i jak należałoby dokonywać obserwacji. W tym module również będzie dużo takiej wiedzy o sednie chemii, o tym, o co w chemii chodzi, ale też będzie dużo takiej wiedzy związanej z nomenklaturą, związanej z tym, jak chemicy się umówili na nazywanie różnych rzeczy. Także słuchajcie, cały ten dział język chemii, czyli ten moduł poprzedni i następny, jest bardzo, bardzo ważny do tego, żeby sobie na lekcjach chemii radzić. Ale ten to już nie jest tylko konwencja. Ten to jest też konkretna wiedza o tym, o co w chemii tak naprawdę chodzi. Więc proszę, posłuchajcie, popatrzcie, poeksperymentujcie sami i starajcie się z tego wyciągnąć jak najwięcej. Zaczniemy od tego, że chemicy umówili się na pewien podział na trzy typy reakcji chemicznych. Co prawda jest to podział, który gdzieś tam na wyższym poziomie w ogóle nie jest do niczego potrzebny i się o nim nie myśli. Ale kiedy poznajemy chemię, to on pozwala lepiej sobie wyobrazić to, czym reakcja chemiczna może być, żeby nie mówić na przykład, że reakcja chemiczna to jest wtedy, kiedy z dwóch substancji powstaje trzecia, bo to jest reakcja chemiczna, ale to jest tylko jedna z możliwych sytuacji, a tych sytuacji jest więcej. Teraz spróbuję troszeczkę pokazać na modelach, o co w tym chodzi i przy okazji zapis na tablicy, więc kilka rzeczy naraz. Zacznijmy od typu reakcji, który nazywa się reakcją syntezy lub łączenia. R to reakcja będzie, tak? Reakcja syntezy. Albo bardziej po polsku łączenia. W nawiasie będę podawał te nazwy, które są mniej popularne. Przeważnie się jednak mówi synteza. No i co? Na przykład możemy sobie wziąć do reakcji cząsteczkę wodoru, czyli dwa atomy wodoru połączone wiązaniem, drugą cząsteczkę wodoru i cząsteczkę tlenu. Dwa atomy tlenu, podwójne wiązanie. I co się stanie? Co może się stać z takich dwóch cząsteczek wodoru i jednej cząsteczki tlenu? Uwaga! To, co pokazuje, to nie jest prawdziwy mechanizm reakcji. Do prawdziwego mechanizmu być może coś podlinkuję. Natomiast to, co pokazuje, to jest takie opowiedzenie, jakby to się działo z minimalną liczbą atomów i cząsteczek. Ale to nie dokładnie tak się dzieje. Natomiast takie modelowe pokazanie jest bardzo potrzebne, żeby dobrze wyobrazić sobie, co się dzieje. Tak jak pokazywaliśmy sobie modelowo na przykład w module szóstym wiązania, jak powstaje wiązanie jonowe czy kowalencyjne z atomów, chociaż tak naprawdę to często są dużo bardziej skomplikowane drogi niż to, że się spotykają dwa atomy czy pięć atomów i coś tam się dzieje z elektronami między nimi. No to mamy tak. Mamy te cząsteczki. Co tutaj się dzieje? Weźmy po jednej na początek, tak? Jak się spotka jedna cząsteczka wodoru z jedną cząsteczką tlenu, no to bach! Pęka wiązanie w tlenie i przyłącza się wodór i pęka drugie wiązanie w tlenie i przyłącza się drugi wodór i taki tlen jest zadowolony, bo atom tlenu połączył się z dwoma atomami wodoru, dając cząsteczkę wody. A o to właśnie chodzi. Woda ma niższą energię niż tlen i wodór łącznie. W związku z czym wszechświat dąży do tego, żeby atomy tlenu i wodoru, jak się spotykają, to rzeczywiście łączyły się w cząsteczki wody. Mamy cząsteczkę wody, ale uwaga, uwaga, został nam jeden tlen. On nie może się tak olatać. Coś się z nim musi stać, żebyśmy mówili o pełnej reakcji chemicznej. Więc przylatuje druga cząsteczka wodoru i bach, jeden atom wodoru wczepia się do atomu tlenu. I drugi się wczepia z drugiej strony. I tym samym z dwóch cząsteczek wodoru i jednej cząsteczki tlenu dostajemy dwie cząsteczki wody. A w praktyce oczywiście należy o tym myśleć, że to nie jest dokładnie tak, ale jak się spotkają 2 tryliardy cząsteczek wodoru i tryliard cząsteczek tlenu i zrobimy warunki odpowiednie do zajścia tej reakcji, no to wtedy, bach, dostaniemy wtedy 2 tryliardy cząsteczek wody. I teraz tak, jak to się zapisuje symbolicznie? Symbolicznie zapisuje się to tak. Wodór to było H2, ale dwie cząsteczki wodoru, to znaczy dajemy dwójkę tutaj, dużą dwójkę, czyli dwie cząsteczki wodoru. To tak jak na matematyce, 3x to jest 3 razy dana, nie wiadomo, tak? I to się będzie zachowywało bardzo podobnie matematycznie, jak właśnie te współczynniki liczbowe w równaniach matematycznych. No bo teraz piszemy równanie reakcji. Plus
cząsteczkę tlenu. Ona była jedna, to piszemy po prostu O2. Strzałka nie równa się, tylko strzałka, która oznacza, że chodzi o reakcję chemiczną. I dostaliśmy dwie cząsteczki wody, czyli dwójka i H2O. O, tak to właśnie dzieje. Przed reakcją mieliśmy dwie cząsteczki wodoru i cząsteczkę tlenu. Po reakcji mamy dwie cząsteczki wody. I do tego jeszcze warto opanować, jak to się opisuje słownie. I teraz od razu Wam mówię. Umiejętność opisywania słownie całej reakcji chemicznej jako taka nie jest chemikowi wprost potrzebna. Ale kiedy kształci się tę umiejętność, to wtedy uczymy się odróżniać, co jest co, które liczby są do czego, kiedy mówimy atomy, kiedy cząsteczki itd., itd. Więc ja od swoich uczniów wymagam pełnych opisów słownych, bo to jest jedyny sposób, w jaki mogę szybko i dokładnie wyegzekwować to, że nie mylą się różnego rodzaju pojęcia. Dlatego posłuchajcie i popatrzcie, będę zapisywał. Tak, tam gdzie są liczby, będę pisał liczbowo, żeby było krócej, ale można oczywiście wszystkie liczby pisać słownie, nie ma problemu. Czyli co mamy? Dwie cząsteczki wodoru. Dwie cząsteczki wodoru. I teraz, zawsze można powiedzieć reagują, ale jeżeli mamy reakcję syntezy, to możemy powiedzieć łączą się. Czyli dwie cząsteczki wodoru łączą się. To tylko przy reakcji syntezy można powiedzieć łączą się. Z cząsteczką tlenu jest jedna, więc nie trzeba pisać jedną, ale jak ktoś lubi, to niech pisze. Z cząsteczką tlenu dając i uwaga, tu jest częsty błąd uczniów. Uczniowie się rozpędzają i na koniec już zapominają o powiedzeniu ile i czego. Nie można powiedzieć dając wodę, tylko trzeba powiedzieć dając dwie cząsteczki wody. O tym cząsteczki uczniowie często zapominają, więc uczulam. Wszędzie musi być cząsteczki albo atomy. Tu mieliśmy same cząsteczki. Atomy są wtedy, kiedy jest goły symbol pierwiastka, bez żadnego indeksu stechiometrycznego, sam goły symbol pierwiastka. Dwie cząsteczki wodoru łączą się z cząsteczką tlenu, dając dwie cząsteczki wody. Zamiast dając może być na przykład i powstają dwie cząsteczki wody, albo w wyniku czego powstają dwie cząsteczki wody. To można na wiele sposobów. Tyle pokrótce o reakcji syntezy na tym przykładzie, a teraz przykład będzie reakcji rozkładu. Reakcja rozkładu lub rzadsza nazwa analizy. Tak, nawiasy są niekonsekwentne językowo, bo to tak powinno być, ale chcę, żeby poza nawiasem była ta nazwa, która jest częstsza. Reakcja rozkładu. Weźmy sobie taką cząsteczkę tlenku rtęci 2. Mamy sobie taką cząsteczkę tlenku rtęci 2, mniejszy atom to tlen, większy to rtęć, podwójne wiązanie i co? No i ona pod wpływem ogrzewania, ta substancja pod wpływem ogrzewania rozkłada się na rtęć i tlen. Tylko, że rtęć w postaci czystej jest pierwiastkiem, który nie łączy się na te pary trójki, jest metalem. Więc satysfakcjonuje nas pojedynczy atom rtęci. Ale już tlen nie. Tlen już woli łączyć się w cząsteczki dwuatomowe, tak jak widzieliśmy przed chwilą w reakcji z wodorem. No to co? No to jak tutaj rozwali nam się ta cząsteczka, to dostajemy atom rtęci i dla niego to jest ok, ale tlen jest goły. Więc potrzebna nam jest jeszcze druga cząsteczka tlenku rtęci 2. Przepraszam za kolory, ale nie znalazłem dwóch identycznych atomów. To duże to jest znowu atom rtęci. I tutaj też pęka wiązanie. I słuchajcie, co się stało teraz. Mamy dwa tleny i te tleny są w stanie połączyć się ze sobą. Te dwa atomy tlenu, tak? Ja tak mówię, przepraszam, żargonowo. Dwa atomy tlenu łączą się w cząsteczkę tlenu. O! I teraz tlen jest zadowolony, bo jest w postaci cząsteczki tlenu. Oczywiście wolałby być jeszcze w postaci cząsteczki wody, ale na ten moment jest zadowolony. Cząsteczka tlenu i dwa atomy rtęci. Dwa atomy rtęci i cząsteczka tlenu. Tak właśnie zaszła ta reakcja. Mieliśmy na początku jedną substancję. HGO. Jak to jest tlenek rtęci, dwa to zawsze od prawej do lewej. I ta substancja, tylko mieliśmy jej dwie cząsteczki, czyli dwójkę, rozłożyła się na dwie inne. Na dwa atomy rtęci i na cząsteczkę tlenu. I teraz, jakby chcieć to słownie opisać, to należy powiedzieć, że dwie cząsteczki tlenku rtęci 2 i
teraz najszybciej, najkrócej będzie rozłożyły się. Ale można też powiedzieć uległy reakcji do na przykład, ale rozłożyły się to jest jak najprościej, najbardziej naturalnie, najlepiej oddaje to, co się stało. Rozłożyły się na dwa atomy rtęci. Tak? Jest goła rtęć bez żadnych indeksów stoichiometrycznych, bez żadnego innego symbolu. Pojedynczy symbol pierwiastka to wtedy znaczy, że są atomy. Dwa atomy rtęci i jedną cząsteczkę tlenu. Jedną nie musimy pisać. I cząsteczkę tlenu. Bach. I tyle na razie o reakcji rozkładu. A teraz trzeci typ reakcji. Reakcje wymiany. I do tej zabawy mam przygotowanych następujących bohaterów. Dwie cząsteczki chlorowodoru, który po rozpuszczeniu w wodzie zmienia nazwę na kwas solny. I jeden atom cynku. Tak, teraz to będzie cynk, nie rtęć, bo też dwuwartościowy w tym przypadku. Mamy atom cynku i jak co? Jak wrzucamy cynk do kwasu solnego, tam jest jeszcze woda, ale ona nie bierze udziału w reakcji, ona jest tylko środowiskiem. Jak wrzucamy cynk do kwasu solnego, to co się okazuje, że cynk chętniej się łączy z chlorem niż wodór. Więc ten cynk wyrzuca atomy wodoru, a tak naprawdę to wyrzuca, no dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Cynk wyrzuca atomy wodoru z cząsteczek chlorowodoru i wchodzi sobie na ich miejsce, a te atomy wodoru nie chcą pozostać samotne, więc szybko łączą się wiązaniem i powstaje z nich cząsteczka wodoru. Więc na początku mieliśmy atom cynku i dwie cząsteczki chlorowodoru, a po reakcji dostaliśmy cząsteczkę chlorku cynku i cząsteczkę wodoru. Tak to wygląda. Czyli tutaj w pewnym sensie sytuacja była najbardziej skomplikowana, no ale starałem się i tak wybierać proste przykłady, jednocześnie takie, które dotyczą reakcji do ogarnięcia dla Was, do obejrzenia na filmach, jak te reakcje zachodzą, bez jakichś bardziej skomplikowanych związków chemicznych. Tak na razie tutaj chciałem, żeby właśnie nie wykraczać poza związki chemiczne, o których coś już wiecie, umiecie ich wzory zapisywać. Co tutaj mieliśmy? Mieliśmy cynk, to był pojedynczy atom. Mieliśmy dwie cząsteczki HCl, czyli albo chlorowodoru, albo kwasu solnego, zależnie od tego, czy w gazie, czy w cieczy reakcja zachodzi. I teraz cynk wszedł w wiązanie z chlorami. Były dwa atomy chloru, więc ZnCl2 to jest chlorek cynku. A dwa wodory jako para się nam ulotniły, jeżeli to jest w cieczy, no ale po prostu powstała cząsteczka wodoru. To o to chodzi. O właśnie, czyli mieliśmy dwie substancje przed reakcją i mamy dwie inne substancje po reakcji. To jest reakcja wymiany. Słownie atom cynku i teraz nie można powiedzieć, że się połączył, bo mamy więcej niż jeden produkt, to znaczy więcej niż jedną substancję po reakcji. Tak? Z atom cynku przereagował albo uległ reakcji. Przereagował z dwiema cząsteczkami. No i powiedzmy chlorowodor. Weźmy sobie, załóżmy, że to się działo w fazie gazowej. Z cząsteczkami chlorowodoru. Było dając, to teraz niech będzie i powstały. I powstały cząsteczka chlorku cynku. Jak ktoś chce, może dopisać, że to jest chlorek cynku 2, bo nie musicie wiedzieć, że cynk jest zawsze dwuwartościowy, ale chlorku cynku wystarczy, bo cynk jest wedle naszej wiedzy zawsze dwuwartościowy, więc nie trzeba nic więcej. I powstały cząsteczka chlorku cynku i cząsteczka wodoru. Uwaga, tu trzeba powiedzieć cząsteczka wodoru. Jeżeli ktoś powie dwa atomy wodoru, to będzie formalnie źle, bo dwa atomy wodoru to byłoby 2H.
To też są dwa atomy wodoru, ale już połączone wiązaniem, więc powiedzenie dwa atomy wodoru byłoby mylące w tym momencie. Dlatego atomy mówimy tylko jak mamy tak jak tu i tak jak tu, czyli goły symbol pierwiastka, naprawdę pojedyncze atomy. O, i tak w wielkim skrócie zobaczyliście przykładowe reakcje syntezy, rozkładu i wymiany, ale jeszcze nie wiecie, czym te reakcje syntezy, rozkładu i wymiany są. Momencik, już do tego powoli przechodzimy. Ale zanim do tego dojdę, to jeszcze jedna rzecz. Pewna nomenklatura. Mianowicie w reakcjach chemicznych mówimy o takich, inaczej, substancje, które biorą udział w reakcji chemicznej, można podzielić na, powiedzmy, trzy typy. Tak, jeden typ to takie, o których jeszcze nie mówimy, takie, których nie przybywa, nie ubywa. To się nie liczą. Tak? O nich sobie powiemy w innym momencie, kiedy będziemy mówić o tym, co wpływa na szybkość reakcji. Tymczasem, jeśli widzimy te substancje tutaj, to są dwie opcje. Albo mówimy o substancji, która była na początku, a potem jej ubywało, albo o takiej, której przybywa w toku reakcji chemicznej. Przy czym, jeśli chodzi o przykłady, które teraz znacie, to przeważnie będzie tak, że te pierwsze to są takie, które na początku były i zupełnie znikły, a te drugie to są takie, których na początku w ogóle nie było, a potem się pojawiły i są tylko takie. I te pierwsze, jak pewnie dobrze zauważyliście, zapisujemy po lewej stronie, czyli przez strzałką. Natomiast te drugie zapisujemy po prawej stronie równania reakcji, czyli za strzałką. I one mają swoje nazwy. Te, które są z lewej, nazywamy substratami, a te, które są z prawej, nazywamy produktami. Tak? Czyli na przykład napiszę sobie tutaj, że to są... dobra, napiszę tak pod całością. To na przykład są substraty, a to na przykład są produkty. Tu jest jeden produkt. To, że jest dwójka, nie ma znaczenia. Produkt jest jeden, bo liczymy, ile jest substancji. Tu jest jeden produkt, tu jest jeden substrat. Tu mamy dwa substraty i dwa produkty. Tak to wygląda. I słuchajcie, to jest krok ku temu, żeby powiedzieć, co to są właśnie reakcje syntezy, rozkładu i wymiany. Bo to jest podział, który nie wziął się znikąd. On się wziął po prostu z tego, że ludzie postanowili tak prosto, matematycznie zrobić to tak naprawdę na zasadzie czegoś, co można by narysować schematem blokowym. Czyli zadać dwa pytania. Czy jest więcej niż jeden substrat i czy jest więcej niż jeden produkt? Jeśli jest więcej niż jeden substrat i więcej niż jeden produkt, to jest reakcja wymiany. Czyli co najmniej dwa substraty, co najmniej dwa produkty. To jest reakcja wymiany. Jeśli jest jeden substrat, a co najmniej dwa produkty, czyli jeden substrat i więcej niż jeden produkt, to mamy reakcję rozkładu. Natomiast jeżeli jest jeden produkt i co najmniej dwa substraty, czyli innymi słowy jeden produkt i więcej niż jeden substrat, to mamy reakcję syntezy. O to chodzi. Czyli trzy możliwości. Oczywiście, technicznie są cztery. I tutaj każdy z Was mógłby powiedzieć, ej, zaraz, halo, halo. Ale jeszcze mogłaby być sytuacja, że jest jeden substrat i jeden produkt. Co wtedy? A ja odpowiem, bardzo dobre pytanie, ale to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, bardzo rzadko się zdarza i jest to dość subtelny przykład, więc być może nagram na ten temat film specjalny, ale zostawię Was z lekką niepewnością odnośnie tego, o co w tym wszystkim chodzi. I to jest wszystko w tej odsłonie, ale to dopiero początek tego dość dużego i ważnego modułu. Zostańcie ze mną.